Trwa akcja poszukiwawcza 38-letniego mężczyzny, który wypłynął w kierunku Zalewu Mietkowskiego kajakiem i zaginął. Mieszkaniec Świdnicy odnalazł się od 1 maja, kiedy to udał się na spływ kajakowy w pobliżu oczyszczalni ścieków. Jedyny ślad po zaginionym to kajak, który został odnaleziony przez dwóch mężczyzn. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są duże środki. Mężczyzny poszukuje policja, straż pożarna i specjalna grupa ratownictwa wodnego z Wrocławia. By ułatwić poszukiwania, na zalewie w Zagórzu Śląskim zamknięto jazy, by obniżyć koryto rzeki. 1 maja bieżącego roku przed godziną 20 świdnicka policja została powiadomiona o zaginięciu 38-letniego mieszkańca Świdnicy, który w tym dniu około godziny 10 wypłynął ze Świdnicy, z okolic oczyszczalni ścieków, kajakiem wzdłuż rzeki Bystrzycy w kierunku Zalewu Mietkowskiego. W związku z powyższym wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęliśmy prowadzone dotychczas i kontynuowane działania poszukiwawcze, które jak dotychczas niestety dały wynik negatywny. Nie odnaleziono osoby poszukiwanej. O postępach poszukiwań będziemy informować na portalu Wałbrzych24.com.